Dobarek, dzień dobarek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Przychodzę do Was ze stacjonarnym filmem i z góry przepraszam. Po pierwsze, za werybat światło. Oświetlenie jest po prostu ciulowe, ale niestety jak otworzyłam nawet okno, odsłoniłam rolety, to niestety jest i tak zbyt ciemno. Jest zbyt ciemno, żeby, słuchajcie, móc nagrywać totalnie bez światła. Po prostu nie widziałam nic, co mam na stoliku. Mam do Was oczywiście z kawą, w tle leci radio, które też mam nadzieję, że nie będzie nam zaburzało tutaj spokoju. Zrobimy sobie makijaż, a w następnym wideo nagram Wam haul z Shein. Okej, co wykorzystamy, słuchajcie, sobie do makijażu? Tak sobie pomyślałam, że przetestujemy sobie też coś dalej jakby z ladymakeup.eu z tej współpracy. Aha, i nie mam paznokci, słuchajcie, chciałam założyć z Wami na filmie paznokcie. Okazuje się, że ja tutaj na tym adresie nie mam żadnego pudełeczka zapasowego paznokci, mam wszystko u Krzysztofa, więc albo tam na tamtym Haliburtonie, także powiem Wam, że niestety, dopiero jak pójdę po pazury, to dopiero sobie je zrobimy, a póki co niestety będę pierwszy raz bez pazurów. Dobra, więc tak, użyjemy sobie paletki z Affectu. Ja jestem jej mega ciekawa, ona nie jest taka aż dość tania, więc bardzo jestem ciekawa, jak ona się spisze. Także mamy tu Affect Pure Passion. Nie mam tu produktu, widzę, do brwi. Brwi w ogóle będę sobie musiała poprawić. Tutaj te końcówki, jak widzicie, one mi się już troszeczkę zamazały. Także pójdę jeszcze na brwi. A do tego czasu użyjemy sobie któryś z tych tutaj cieni do brwi. Zobaczymy, który się jak spisze. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, to nie wiem dlaczego, ale Pure Highlighter Arctic Eyes od PS, czyli z Primarka. I to jest ta podróbeczka Fenty. Ja już Wam o nim mówiłam dużo razy. Jest naprawdę godny uwagi, jest przepiękny po prostu. Nie mam tutaj aż takiego światła, żeby móc Wam pokazać, może teraz. Naprawdę zaufajcie mi, że to jest fantastyczny rozświetlacz. Jedna rzecz nowa, jaką przetestujemy, to jest coś, co zakupiłam. Nie jest to żadna współpraca, jest to Revlon Volume Amazing. Taki oto tusz. Na usta wykorzystamy sobie Revlon. O, patrzcie, Revlon, a się zgrało. Również Revlon Kiss Plumping Lip Cream. Ten produkt również sama zakupiłam oraz konturówkę, a konturówka to Evelyn Cosmetics. I czy to był jakiś, słuchajcie, tak, 12, pink. Tak to wygląda. Zastanowię się, bo nie wiem, jeszcze tutaj przygotowałam sobie Natural i nie wiem, którą użyję. Jeżeli chodzi o bazę, wykorzystamy sobie Ingrid Makeup Base. Jest to baza pod makijaż, która wypełnia zmarszczki i linie mimiczne. Już Wam o niej mówiłam. Bardzo, bardzo fajna baza. No i oczywiście dwie tutaj nowości. Będzie... Aha, właśnie, tutaj mam też inną bazę. Nie, to nie wykorzystamy sobie Ingrid, tylko jednak tą. Zapomniałam, że przyniosłam saszetkę. Także wykorzystamy sobie bazę pod makijaż wygładzającą, rozświetlającą. Słuchajcie, z Clarins jest to jakaś nowość, więc z chęcią przetestuję. Mam tutaj saszetkę oraz również nowość, czyli Clarins. I to jest ten The New Skin Illusion. I jest to, słuchajcie, podobno podkład, który ma wyglądać jak druga skóra, wygładzająco, również rozświetlający. Ja tutaj miałam w kolorku, słuchajcie, taki kolorek, nie wiem, czy nie będzie, kurczę, za ciemne. No widzę, że jest taka konsystencja dość lejąca, także sprawdzimy, jaki ja mam odcień. Auburn, ja mam taki odcień, tutaj u góry jest napisane. Także odcień Auburn, nie wiem ile jest odcieni, możecie sobie to sprawdzić online, to nie żaden problem. Także co, myślę, że najpierw przystąpię do brwi, dlatego że ja czuję się goło, jak nie mam ich zrobionych. Także ja sobie, jak widzicie, oczupinkę tylko pociągnę po prostu po tym, czego tutaj już nie widać. No i tak jak mówię, muszę iść dorobić sobie brwi, bo już mi się moje tutaj zaczęły po prostu wycierać, także no szybko mi się zmazują, ale ja też nie chciałam mocnego efektu i wydaje mi się, że to jest tego właśnie zasługa, że mówiłam Patrycji, dobra, zmazuj, 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 no i teraz mi tak zmazała, że widzicie, górę mi się trzyma, a dół mi się nie trzyma. Także teraz chyba bez paniki, niech zrobi tak, jak uważa za stosowne i tyle. Jak widzicie, ja tylko delikatnie potrzebuję pociągnąć jakby tylko cieniem. Mam tutaj lusterko, które niestety no, nie jest moim, tylko tutaj było na mieszkanie, więc ono jest takie
Takie średnie, średnio przez nie widać, ale coś tu spróbujemy zdziałać. No dobrze, nanieśmy sobie bazę. Nanosimy bazę. Ja mam nadzieję, że te żółte światło Wam tutaj aż tak bardzo nie będzie przeszkadzało. Tak jak mówię, z góry przepraszam, no ale jestem przed ostatnią, mam nadzieję, słuchajcie, przeprowadzką, więc mam nadzieję, że tam już wszystko będzie cacy. Dobra, czekajcie, bo widzę, że ona tak dość ciężko wychodzi. Nie jest to żadna lejąca baza. Fajnie pachnie, będzie chyba wygładzająca. Czuję, że ma konsystencję, jest taka silikonowa, bym rzekła. O tak, bardzo silikonowa. Jest taka dość gęsta, bardzo, bardzo wygładzająca. Masakra, aż mi z wrażenia spadło. Bardzo zbita konsystencja, taka gęstawa i czujecie normalnie, jakbyście smarowały się z silikonem. Widzę, że fajnie wydajne. Ja nawet za dużo chyba wzięłam. Powiem Wam, że tą saszetkę będę miała chyba na dwa albo trzy razy, o ile mi nie zaschnie. Taka dość gęstawa. Także zobaczymy. Zapach taki neutralny. Powiem Wam, że prawie nic niewyczuwalne. No dobra. Nic nie widać. Ona raczej nie jest bazą, słuchajcie, rozświetlającą. Nie widzę, żeby mi tutaj coś rozświetlała. Ok, jeszcze sobie tutaj troszeczkę dołożę. Tutaj, gdzie ja mam problem z liniami mimicznymi i zmarszczkami. Ok, niech będzie. Teraz weźmiemy sobie podkład. Ja mam co prawda nie zwilżony pędzelek, więc zobaczymy. Tak wygląda ten kolorek. No widzę, że jest dość bliski kolorowi mojej skóry. Także mam nadzieję, że będzie ok. Jakby się też słyszeli w tle, to mogą to być moje dzieci, ponieważ są obok pokoju i oglądają bajki. Nie wiem, czy rozcierać palcem, czy szczoteczką. Może zróbmy to palcem na początek. Konsystencja jest lejąca, ładnie pachnie. Krycia widzę jest chyba słabe, może do jakiegoś średniego, to jest maks. Raczej na większe krycie tutaj chyba raczej nie ma co liczyć. Dalej przybijają mi się cienie pod oczami, jak możecie zauważyć, także no zbyt kryjący ten podkład to nie jest. Okej, co teraz zrobimy? Teraz sobie przygotuję już na później usta, czyli oczywiście standardowo. Także tak jak mówię, to przygotowanie będzie za chwilę do wykorzystania. A, już czuję pieczenie. Jest to Evaline, oczywiście hialuronowy wypełniacz ust. Polecam Wam bardzo serdecznie. Ja uwielbiam go zawsze pod wszelkiego rodzaju błyszczyki, pomadki. Naprawdę super. Widzę, że jednak tu okolica, dokładnie tu w tej okolicy jednak mi się lekko wyświeca, także może faktycznie jest rozświetlający ten podkład. Dobrze, teraz weźmy sobie, przejdźmy do paleci. Co my tu zrobimy? Mam ochotę, słuchajcie, na dość matowe oko, więc spróbujmy może ten 001. To jest taki, słuchajcie, niby żółty kolor. Ja go sobie naniosę tutaj na załamanie i na ruchomą powiekę. Ten hałas to mój kot. Tak, bawi się, słuchajcie, gumką. Światło jest tak ciulowe, że same widzicie, jak tu nagrywać. No po prostu nie ma warunku do nagrywania. Także trochę musimy się uzbroić w cierpliwość, zanim nie przygotuję studia, ale tak jak mówiłam, za tydzień szykuję Wam niespodziankę, więc ten tydzień będzie też taki trochę rozmazany. No, Daisy skoczyła w kartony chyba, słuchajcie, siatki. Fajnie było? Co złapałaś? Dobra, teraz ten biały, zobaczymy, czy on nie będzie za bardzo biały, dam go pod łuk brwiowy. Boję się, że światło tutaj jest tak wisiujące, że ja nie będę widziała tego takiego pełnego efektu, ale widzę już, że ta okolica jest taka dość wybielona. Widzę to tutaj w kamerce. Teraz przejdźmy do tego 007 i to jest ten tutaj cień. Też taki jasny. I jadę po całym załamaniu. Z lekkim wyjechaniem do góry. Dokładam produkt. I drugie oko. Paletka się bardzo słabo osypuje, więc fajnie. Pigment jest, widzę, nieproblematyczny, ponieważ raczej kuku sobie nie zrobimy. Bardzo fajnie się rozcierają te cienie. Bardzo ładnie się rozprowadzają. Pomimo, iż naprawdę to są dość jasne kolory.
To bardzo ładnie to wygląda. Czuję pieczenie na ustach, także jest dobrze. Do 003 i to jest ten kolorek. Ok, i poprawiam sobie tutaj zewnętrzny kącik i dochodzę do środka powieki. Pigment jest bardzo, bardzo ładny. Bardzo mi się podoba ten efekt. Ja widzę, że już w tej kamerce tutaj, w tym żółtym tle, w tym żółtym świetle, nie tle, to tak dość słabo widać. Teraz przejdźmy może do kolorku 009 i to już jest ten ciemny, jak widzicie nawet na pędzelku, i dodaję go tylko w zewnętrzny kącik oka, bo to jest naprawdę ciemny kolor. I drugie oko, to samo. I teraz sobie wytrę całkowicie pędzelek, słuchajcie, ponieważ potrzebuję ładnie to rozetrzeć. Chcę to rozetrzeć, żeby to nie była taka, wiecie, plama. Ok. Bardzo ładnie to wygląda, Wam powiem. Dobra, teraz jeszcze raz wracam do tego 001, ten jasny kolorek, i dodam tutaj do góry po to, żeby tak nie było takich, przejść, wiecie, tak spróbuję jakby scalić ze sobą ten ciemny i ten jasny u góry. Teraz ten kolorek 009, ten ciemny, w odrobinie z połączeniem 003 daję na dolną powiekę. No muszę Wam powiedzieć, że pigmentacja w tej paletce jest bardzo, bardzo fajna. Pomimo iż są bardzo, bardzo delikatne te brązy, to naprawdę świetne jest. Jest naprawdę świetną paletką. I bardzo mało się osypuje, bardzo drobno, bardzo fajnie są zmielone te cienie. Dobra, chciałam taką, widzicie, taki lekki brązik jest pod spodem. Tutaj dołożymy i przy samym kąciku zewnętrznym, wewnętrznym dodamy białego cienia. Super. I z drugiej strony zrobimy dokładnie to samo. Rozjaśnimy sobie tutaj kącik tym białym matowym cieniem. Ekstra, bardzo mi się to podoba. I teraz co chciałam zrobić, to nałożymy sobie do tych brązów może ten tutaj taki piękny złoty kolor. I zrobimy to na ruchomej powiece, prawie że na całej. Także matowo będzie od góry, a złoto będzie. Fajnie, że właśnie nie mam paznokci dzisiaj, to akurat mi tutaj pomaga. A nie przeszkadza. Jak widzicie, trzyma się wszystko tutaj bez bazy, także żadnej bazy tutaj teraz nie aplikowałam. Na sucho po prostu dodałam sobie ten cień. Cień to jest kolorek 002. Bardzo, bardzo ładny taki złoty, ale widzę, że chyba jeszcze go pociągnę delikatnie tym różowym. A co? Jak szaleć, to szaleć. Zobaczcie, tak to wygląda. Wiem, że nie widać, naprawdę nie widać dokładnie. Teraz może o, bardziej. I złota jest góra. Tu jest żółte światło, żółte sztuczne światło. Dlatego niestety nie będzie takiego pięknego efektu, ale ja dorzucam ten taki łososiowy i dam go tutaj od zewnątrz. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się jakoś zachciało. I za chwilkę jakoś je ze sobą fajnie połączę, żeby się tutaj jakby nie oddzielały. Teraz spróbuję je ze sobą połączyć. Dobra, a połączę je dodając jeszcze ten złoty tu na przejściu. No muszę Wam powiedzieć, że fajnie to wygląda. To sobie dodamy sobie może właśnie konturówkę. Spróbujemy Evelynem. Wiadomo, że jak konturówka jest dość w naturalnym, takim przybliżonym kolorze ust,
to możemy nieco sobie ją dalej wyjechać. Tak by to wyglądało. Tak myślę, że jeszcze u góry chyba dodam. Bo powiem Wam, że warunki mam ekstremalne, bo to lusterko, to prawie w tym lusterku prawie nic nie widać. Normalnie za mgłą. Teraz dodamy sobie ten produkt właśnie z Revlonu. Ja spróbuję może zrobić to palcami. To jest bardzo naturalny taki kolorek. I bardzo smaczny. Oczywiście nie smaczny kolorek, tylko smaczny ten produkt. Mega kremowy. Także nawet jak wyjedziecie sobie kawałek, to tylko i wyłącznie sprawicie, że te usta będą się wydawać na większe. Ok, teraz zastosujemy sobie zalotkę. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie wracam już do tej z Revlonu. Dla mnie ona się no, po prostu nie spisuje, także ja nie będę jej używać. Miało być gadżet, miało być fajnie, ale albo ja nie umiem jej używać, albo po prostu no jednak jest coś na rzeczy, że bardziej ją zrobiono chyba dla gadżeta niż dla praktyczności. Jeżeli chodzi o lekkość jej, to wszystko fajnie, to, że jest podświetlana też super, no ale niestety nie podkręca tak, jak bym chciała. Mam, że bardzo mi się podoba ta paletka z Affectu. No i co teraz? I teraz damy sobie tusz. Tusz Volumazing. Volumazing od Revlonu. Jest to jakaś nowość. Słuchajcie, czekajcie, wezmę tą wodę micelarną i się spróbuję tutaj do Was przybliżyć z lusterkiem, bo ja naprawdę nic nie widzę. Ok. Szczoteczka jest nie silikonowa, jest włochata. Wydaje się, że nabiera nawet dość dużo produktu, widzicie? Mam wrażenie, że jest taka jakby niby posklejana. No i zaraz zobaczymy. Ma ona zwiększyć objętość naszym rzęsom. Kurczę, no wkurza mnie to lusterko. Spróbuję sobie użyć tego. Ale tak, żebyście Wy widziały. Czekajcie, przetrę. Ale bardzo ładnie oko wygląda, naprawdę. Nie wiem, czy wiecie, jeżeli chodzi o trendy na jesień 2018-19. No to ma górować, słuchajcie, wyrazistość ust i na przykład albo kreska, albo delikatne oko, lub odwrotnie, czyli na przykład kolory, takie papugowe kolory, słuchajcie, podobno na oczy. Też ma być coś takiego modne, że słuchajcie, robicie kreskę tylko i wyłącznie jakimś kolorowym cieniem po prostu, albo eyelinerem. Bez żadnych cieni wtedy, tylko sama kreska. Będę takie trochę dziwne. I odchodzimy podobno od brązerów póki co. Bardziej przechodzimy w róż lub rozświetlenie na policzkach, które ma dawać nam taki jakby naturalnie zmarznięte policzki. Wiecie, o co chodzi, że one są wtedy zaróżowione lub właśnie takie rozświetlone. Także dla każdego myślę coś dobrego. Ja na pewno z tego wszystkiego skorzystam. Albo, o, jeszcze jest jeden. Wiem, że ma być też taki, gdzie nie używamy w ogóle tuszu. Nie tuszujemy rzęs. Tego sobie akurat nie wyobrażam i za tym trendem bym nie mogła pójść. Także dajcie znać, jak Wy lubicie malować się jesienią, jakie wybieracie kolory, na co stawiacie jakby główną uwagę. Czy są to oczy, czy są to usta. Ja myślę, że ja powiem Wam tak, ja będę chciała na przykład albo delikatnie oko i wtedy mocne usta, czyli czerwień na przykład. Powiem Wam, że zaryzykuję śmiało. Na pewno nie pójdę w ten trend, gdzie nie używamy tuszu, to na pewno nie. Ja nie wyobrażam sobie niewytuszowanych rzęs, jakkolwiek. Ja sobie wyobrażam je bez doklejanych, ale nie wytuszowanych, nie. Powiem Wam, że średni ten tusz. Może ją zwiększa objętość, ale trzeba się naprawdę dość namachać. Trochę je rozdziela, ale szczerze ja nie widzę żadnego, kurczę, efektu jakiegoś wow, że jakiś nie wiadomo jaki ten tusz. Nie wiem, już mam wrażenie, że producenci lecą jakoś chyba na akordy, byleby coś nowego puścić, zmienić opakowanie i przypuszczam, że formuła, wszystko zostaje to samo. Może zmieniają jakoś kształty profil szczoteczek. Ja naprawdę nie widzę tutaj żadnego wow. Pewnie jak tak podokładam,
to wiadomo, że no coś widać na tych rzęsach, tak? Ale. No ale miało być jakieś, wiecie, volume i wcale nie widać tego volume. No nie wiem. Same ocencie, docencie. O, widzicie, plama, plama, co za pech. To standard. Także to być musi. To taki stały rytuał. Także tak by to wyglądało. Ja już nie będę więcej machać tym tuszem. Dajcie znać, jak Wam się podoba efekt tego tuszu. No ja, czy bym go zakupiła jeszcze raz? Wydaje mi się, że nie. Zdecydowanie mam lepsze tusze od tego efektu. No chyba, że Wasze rzęsy są jakieś naprawdę długie, ładne, podkręcone, to wtedy spoko. Teraz zastosujemy sobie właśnie ten rozświetlacz i chciałabym go tylko tak zastosować, żebyście Wy widziały. I zastanawiam się, czy ta szczoteczka mi w tym pomoże, czy nie. Nie wiem, czy to będziecie widziały. Mam nadzieję, że tak. No bardzo mi się podoba. Tu widzę, mi się posypało chyba od odcienia jakiegoś. Okej. Bardzo, bardzo delikatnie spróbuję to zrobić, ale też, żeby jednak był widoczny. Widzę, że chyba jednak może nie tą szczoteczką. Ja już sama nie wiem. Pociągnę na czoło, trochę na nos. Nie wiem, czy to ta szczoteczka jest dobra. Nie wiem, czy coś widać. Myślę, że tak. Okej. Poprawię tą drugą szczoteczką. No powiem Wam, że ten rozświetlacz jest przepiękny. Spróbuję go tutaj dość mocno wydziałać. Bo rodzaj tego rozświetlenia mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Dam go też na oku Pidyna. Chociaż mogłam to zrobić trochę wcześniej. Ej, i co? Ja myślę, że to wszystko. Ja nie będę tutaj nic przypudrowywać. Włosy miałam związane, bo miałam myte, więc tak by się to prezentowało. Dajcie znać, co Wy oczywiście myślicie, jak Wam się podoba ten makijaż dzienny, codzienny, taki normalny na wyjście. Zaraz spróbuję Wam się pokazać tu jakoś bardziej w świetle. Tak wygląda oko, tak wygląda rozświetlenie. No widać je, no nie można powiedzieć, że nie widać. Także tak ona się prezentuje, tak jak mówię, tutaj mamy światło sztuczne. Usta super, polecam Wam. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda, ten błyszczyk daje bardzo, bardzo naturalny, fajny efekt takiego plump. Także optycznie powiększa usta. Ja Wam bardzo dziękuję i jeżeli mogę, to w końcówce Wam powiem tak. Jeżeli chodzi o nowość, o Revlon, ten Volumizing, ten tusz nie polecam. Nie polecam go, widzę, że można dokładać poprzez to, że szczoteczka jest niesilikonowa i ten produkt aż tak nie zastyga. Ale wiecie co, czy to jest taki efekt wow? Myślę, że każdym tuszem, jak pojedziemy sobie kilka razy, to uzyskamy dokładnie ten sam efekt. A prawda jest taka, że ten tusz powinien nam to zapewniać jakby od razu, a nie w 10. warstwie. Także nie polecam. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, już Wam go polecałam i polecać będę. Zaledwie 3 funty, Primark, podróbka Fenty. Naprawdę fantastyczny rozświetlacz. Jeszcze raz Wam pokażę za chwilę swatch. Tak to wygląda, zobaczcie. No naprawdę to jest piękne, no po prostu przepiękne. I pokażę Wam tutaj na skórze. Tak to wygląda. Pomimo, iż tutaj mam żółte światło, to ja widzę tą poświatę. Mimo wszystko. Także w świetle mieni się naprawdę fantastycznie. Bardzo fajne 3 funty. Super sprawa. Jeszcze jak dodałabym go pewnie na mokro, lepszy efekt. Kolejna rzecz, także tak, tuszu nie polecam, rozświetlacz polecam, produkt do ust polecam. Jeżeli chodzi o podkład, wypowiem się, jak go trochę dłużej postosuję. Póki co nie jest to podkład do cery raczej tłustej i raczej nie widzę go dla osób, które chciałyby cokolwiek pozakrywać. Także raczej krycie jest takie słabe do średniego, myślę, max. Jeżeli chodzi o paletkę z Afektu, to bardzo fajna paletka. Jeżeli szukacie czegoś takiego dziennego, codziennego, za chwilkę Wam jeszcze tutaj właśnie zeswatchuję jakieś. Ten jasny, ten może taki ciemny oraz jeszcze może ten. Tak wygląda pigment i tak wygląda on na dłoni. Także tak by to wyglądało. Ja uważam, że paletka jest godna uwagi i godna ceny. Bardzo ładnie się blenduje, bardzo słabo się osypuje. Także naprawdę, jeżeli chodzi o paletkę, to ja mogę ją Wam z czystym sumieniem polecić. Czekajcie, bo się oczywiście upaćkałam. Dobrze, że mam płyn micelarny.
Także to jest to, co jeszcze tutaj mieliśmy. No oczywiście hialuronowy wypełniacz ust, to polecam Wam serdecznie. Każdej, która na przykład ma wąskie, małe usta, a chciałaby po prostu, wiecie, poczuć chociaż przez chwilę nieinwazyjnie powiększenie ust, więc polecam serdecznie Eveline. Konturówka, myślę, że każdą w takim naturalnym odcieniu to dokonamy tego samego, tylko tak jak powiedziałam, no i baza, fajna baza wygładzająca, więc jak szukacie czegoś faktycznie wygładzającego, tak zmarszczki i linie mimiczne, które widzę, że faktycznie są gdzieś tam słabiej widoczne, to jak najbardziej na tak. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Wiem, że światło jest przekłamane strasznie i nie oddaje w pełni tego całego looku, ale może nie wiem, no jakoś teraz. I oko. Oko jest naprawdę bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba przejście tego złota z tym pomarańczem i ta góra matowa w brązach. Także naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Dajcie znać oczywiście pod spodem, pod filmem, w komentarzach, co Wy myślicie, co z tych produktów macie, co polecacie. Tak jak jeszcze raz powtórzę, tylko nie polecam tego tuszu. Jest to nowość z Revlonu. No szkoda kasy. Lepiej naprawdę kupić zupełnie coś innego, chociażby z L'Oreala tą beczułkę. Także to by było na tyle, ja się z Wami będę żegnać, dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, buziaki, do usłyszenia, bajo!